Panowie stają w gotowości, a do kolejnego pojedynku mogą się przygotować pan Krzysztof Szatecki i pan Łukasz Zygmunt, Herbu Dzwon. Pana z aparatem przestawcie. Obaj oponenci niesamowicie doświadczeni. Można powiedzieć, że zęby zjedli na walkach turniejowych. 10 stoczonych pojedynków, bardzo utytułowani, wielokrotni zwycięzcy na różnych imprezach w kraju i za granicą. Zwarli się w klinczu na moment i rozejście. Naturalnie w pojedynku nie tylko ciosy mieczem są punktowane, sędziowie uznają także punktowane na przykład obalenie przeciwnika na ziemię albo uderzenia głowicą miecza, nie ostrzem, ale głowicą. Punktowane też jest rozbrojenie przeciwnika, czyli wytrącenie mu miecza. I koniec czasu. Piękna walka. Dynamiczne wymiany. Bardzo wyrównana. Zaraz zobaczymy, jaki wynik. Różnicą 15 do 13 pojedynek wygrywa pan Wiesław z Oławy. Krzysztof Szatecki. Jego przeciwnikiem będzie pan Łukasz Herbuc-Bon. Panowie oddają sobie honory, stają w gotowości i walka. Hej, te czarni. Ty to szko? Na razie bardzo zachowawczo. Żaden nie chce się odsłonić przed przeciwnikiem. Szatecki próbuje utoczyć nieco krwi przeciwnikowi szybkimi ciosami. Ale pan Łukasz stoi jak głaz. Ale wszystko poszło z ostrza. Raz. Dobra. No, kopnięcie nie wyszło, ale za to cios na hełm spadł solidny. Chyba mało solidny, bo przeciwnik jeszcze stoi.
ruszyć z posad pana Łukasza, to nie lada zadanie. Bo ma niżej środek ciężkości. Tak, to zdecydowanie daje mu przewagę w tej kwestii. Zwycięzcą jest pan Krzysztof Szatecki. Ale fajna. Orąży ze znakiem pana Grzegorza stoi już w polu turniejowym. Jest pan Grzegorz. Zobaczymy, czy miecze pójdą w tym przypadku. Bo chociaż mieczy ci u nas dostatek, to kosztują sporo. Każdy złamany to spory ubytek w portfelu. Wydatek minimum 500 zł. Słyszą państwo po tych głuchych, głośnych uderzeniach, z jaką mocą te ciosy padają. Postaraj się! Tylko ze względu na to, że broń jest tępa, nie latają tu odrąbane kończyny. Acz w poprzednim srebrnym turnieju mieliśmy kilka kontuzji, w tym złamany palec. Miejmy nadzieję, że uczestnicy złotego turnieju wyjdą z niego bez szwanku. Na to liczymy oczywiście. Proszę państwa, brawa, doping, to jest. Rycerze się starają, żeby państwo byli zadowoleni. Starają się tak bardzo, że publiczność z rozdziawionymi ustami oglądać zapomina o Bożym świecie. Muszą rękami ruszać, żeby poklaskać troszeczkę. Zobaczymy, jaki wynik. Zwycięża wynikiem 9-5 pan Piotr Krieger. Do kolejnej walki mogą się już szykować pan Robert Szatecki i pan Piotr z Bytomia. Pan Tymoteusz, drugie miejsce dzisiaj w srebrnym turnieju. Pan Grzegorz w zeszłym roku w srebrnym turnieju uczestniczył, gdzie także wsławił się niesamowitą walecznością. Przepraszam, pan Mikołaj. A brawa gdzie? Te same szaty, te takie ciosy, proszę państwa. Mikołaj ma 1 do przodu, ale zaraz! Dymek, dymek! Jedziesz, Tymek! Jedziesz! Napieraj! Niesamowicie dynamiczna walka. Jakiś problem z hełmem u pana Tymoteusza. Tak, zasłona się odpięła. I wznowienie. Atakuj, Tymek! Atakujesz! O, widzę odgięty na ramiennik u pana Tymoteusza. Mikołaj!
Napieraj, Tymek, napieraj! Ale znik siły i energii. Całe szczęście, że słońce skryło się za chmurami. Napieraj! Tymo, Tymo, napieraj! A tak, mamy wspaniałe widowisko. Napieraj, Tymek! Jeszcze! Koniec, jeszcze! Koniec, koniec. Brawa, wspaniała walka. Bardzo mocne ciosy. Wynikiem 14-11 zwycięża pan Mikołaj. Mirosław Markowski i pan Dawid Tyczek. Wolę się odsunąć, znając możliwości obu. Naprawdę mogą przedmioty latać po prostu. No właśnie lata, tam jeden poleciał. Gdzie ta kusza? Ale zapewni spokojnie. Nie mogą mieć swoich faworytów. Proszę ich zagrzewać do boju, wymyślać o krzykach. Jak nie wiecie, kto jest kto, to można po kolorach szat zbroi. Błękitnej szacie pan Piotr Bytomia. Na czarno bez szatne zbroje pan Robert Szatecki. Ale się zwarli. Pan Robert tuż pod koniec pojedynku podjął próbę wykastrowania przeciwnika, niestety nieudaną. Powinien celować niżej. Księciu. Wygrywa pan Robert Szatecki. Panem Grzegorzem Krasowskim. Pan Tyczek już w polu turniejowym. Pan Mirosław właśnie na nie wkracza. Ale czy widownia żyje? Nie! No właśnie! Chcecie jazdy? No kompletnie! Mirek, wróć! Wróć, Mirek! Turniej na takim poziomie, że wszyscy z zapartym tchem śledzą. I ruszy. Iskry lecą. Dobrze, że słońca nie ma, bo lepiej widać. To lepiej widać. Przepięknie. No moi drodzy państwo, Mirek jest weteranem już. Ile wiosen ma powiadać, wam nie będę, ale wiedzieć musicie, że jest tu najstarszy. Niemniej nie ustępuję pola swojemu przeciwnikowi. Myślę, tutaj ogromne brawa dla obu zawodników. Obydwaj, zarówno i Mirosław, i Dawid Mirosław. Teraz potężne kopnięcie na przeciwnika. I Dawid
szacie z biało-czerwonym krzyżem i Mirosław w charakterystycznym czerwono-niebieskim otoku na hełmie. Obydwaj reprezentują Polonię w Mazowiecko. I teraz mocno wymiany ciosu. Kolejne próby kopnięć. Ciosy z pierwszych gestów, cios poda za ciosem. Zrobił się balon miecz, wygiął się od potężnego ciosu. No moi drodzy, już tutaj naprawdę akcja godna oklasków. Nie żałujcie, ja wiem, że wy macie siłę. Stop i koniec walki. Trochę krzywo, to też prosto, jak mawiają, więc taki miecz też, takim mieczem też można walczyć. Jak mówią, wyklepie się. Tak, to się wyklepie. To się wyklepie. Sędziowie zliczają punkt. Już się mogą szykować do wkroczenia na pole turniejowe. A pojedynek wynikiem 7-6 wygrywa pan Mirosław Markowski. Bardzo widowiskowa walka. Giermek pana Brzegorza obiega pole turniejowe, żeby wszystkim jego herb zaprezentować. Właśnie się dowiedziałem, że straszliwą gafę popełniłem. To nie giermek pana Grzegorza, tylko jego ojciec. No właśnie. Chciałem dodać, że tutaj... Ten brak dworskiej szaty mnie zmylił. Pan bez dworskich szat, ponieważ dopiero co skończył turniej bojowy dla seniorów i dlatego musiał odsapnąć. Faktycznie, ledwo co zbroję zrzucił. Tymczasem panowie już gotują się do walki. Państwo oczywiście mogą zagrzewać swoich faworytów. Tymek, Tymek, przypominam, pan Tymoteusz wyższy w czarnym hełmie. Pan Grzegorz nieco niższy w błękitnej jace z tarczą herbową. Tymek, 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 Tymek. Pan Tymoteusz to też chyba, z tego co kojarzę, najmłodszy uczestnik. Tak, to prawda. Raptem w czerwcu skończył lat 20. Tymoteusz, Tymuś. Tymuś to ten wyższy. Zwolennicy obu walczących zagrzewają do walki. Jedziesz, Tymek, jedziesz! Przy okazji podpowiadają, co który ma robić. Ciekaw jestem, czy oni cokolwiek słyszą w tych hełmach. I koniec czasu. Panowie, jeszcze pół minuty, wynik po 9 na razie. Jeszcze 30 sekund na rozstrzygnięcie. Pora na dogrywkę. Pół minuty dla was. Walka! Mają 30 sekund na to, żeby zdobyć ten jeden punkt więcej niż przeciwnik. Panowie, chyba wyszli z założenia, że 30 sekund, 30 punktów trzeba naklepać. Bardzo wyrównanie to wygląda. Stop, koniec! W turnieju o miecz srebrny zajął trzecie miejsce. A teraz dzielnie stawał podczas tego turnieju. Tymczasem pan Piotr z Bytomia i pan Krzysztof Szatecki już zwarli się w boju. Jeden z rycerzy kolegów przyprowadził, którzy go dopingują.
mało iskry poszły. Ponieważ pan Dawid Dyczek się wycofał z turnieju, pan Piotr Krieger automatycznie wygrywa swój pojedynek i przechodzi dalej. A do kolejnego pojedynku mogą się szykować pan Łukasz Herbut-Zwon i pan Robert Szatecki. Koniec czasu. Ależ na koniec się zwarli agresywnie. 7-3, pan Krzysztof Szatecki. Pan Robert już w szrankach. Zajął miejsce swojego brata. Widzimy tarczę z herbem dzwon, niezawodny znak, że pan Łukasz Zygmunt zaraz wejdzie w pole turniejowe. Z tego co widzę, pan Łukasz przez córki odprowadzany. Ty miły, sympatyczny pan z brzuszkiem, to jest mój dobry kolega. Staję przeciwko jednego z najlepszych rycerzy na świecie. Walka! By się znał, co? Walka może być przednia! I ruszają do boju. Poczcimy tata kontra zawodowy rycerz! Oj, dobry! Tak jak mówiłem przy poprzednim pojedynku, pan Łukasz jest jak kolumna, którą ciężko z posad ruszyć. Ale pan Robert, niezrównany turniejowy wojownik, bardzo utytułowany. Może uda mu się tą skałę skruszyć. Minimalna przewaga szybkości, pan Łukasz, niesamowita determinacja. Jak niedźwiedź przed stronę swojego przeciwnika. Znowu skrzesane iskry. I koniec czasu. Bardzo ładna walka. Piękna walka, gromkie brawa dla obu uczestników. Wynikiem 12-4 zwycięża pan Robert Szatecki. Wielkie brawa dla niego. Widzę pana Wiesława. 3 srebrne wilki w czarnym polu. Przyklęka, żeby poprosić świętych o wstawiennictwo. Pan Mikołaj kłania się damom i publiczności. Niezwykle istotna walka, jej wynik zadecyduje o tym, który z tych rycerzy wyjdzie z fazy grupowej z pierwszego i z drugiego miejsca. Obaj mają po 2 zwycięstwa. Osobiście dopinguję pana Mikołaja. Zrobił na mnie wielkie wrażenie w zeszłym roku podczas srebrnego turnieju. Natomiast pan Wiesław, niesamowite doświadczenie, niesamowita waleczność. Bardzo groźny przeciwnik. Wiesiek, dawaj! Wiesiek, dawaj! Punkty, Wiesiek! Wiesiek, dawaj ciosa jakiegoś! Szczepiają się mieczami momentami.
dochodzi do pięciu. Ciężkie ciosy spadają na hełmy. Idzie o wysoką stawkę. Dawaj, Mikołaj, już zaczynaj! Dalej, Wiesiek! Dalej, jeszcze kilka sekund. Jeszcze jest czas, żeby zdobyć punkty. Ależ się zwarli. Pięści idą w ruch. Jeszcze dosłownie kilka sekund, stop, koniec. Bardzo dynamiczne, piękne starcie, brawa. Wynikiem 11-5 zwycięża pan Wiesław z Oławy. Jego trzecie zwycięstwo podczas tego turnieju.